ćwiczenie jest zdrowe, a wysportowana sylwetka modna. Możemy ćwiczyć w wielu miejscach samodzielnie, jednak najlepsze efekty uzyskamy pracując z trenerem i używając profesjonalnego sprzętu na siłowni. Pomimo chęci, wiele z nas nie wie, jak się za to zabrać. Odwiedzamy zatem klub fitness My Gym Kutno, by sprawdzić, na jakim sprzęcie można tam ćwiczyć. Znajdujemy się w klubie fitness My Gym Kutno. Jesteśmy siecią klubów fitness znajdujących się w całej Polsce, w szczególności na Pomorzu. Możemy wyróżnić się bardzo rozwiniętą strefą cardio, wieloma maszynami, których nie uświadczymy w innych klubach. Są to przede wszystkim schody, rozbudowana strefa cardio, czyli airbike'i, maszyny cardio na kończyny górne, boxmaster, indoor walking. Jest to sprzęt aerobowy, są to schody, Stairmaster. Sprzęt rzadko spotykany w jakichkolwiek siłowniach w naszym kraju. Na zachodzie jest to już bardziej spopularyzowane. Polega jedynie na wchodzeniu na schodach, jedynie, ale jest to świetny wysiłek cardio. Można tutaj zrobić świetny interwał polegający na zmienianiu tempa z szybszego na wolne w celu podkręcenia naszego metabolizmu, tak zwany training HIIT. Jeśli ktoś czegoś takiego nie próbował, polecamy, świetna sprawa. W ogóle inna intensywność niż na jakichkolwiek innych maszynach cardio i temperatura naszego ciała podnosi się tak, że po prostu się rozpływamy. Podczas pracy na schodach pracują wszystkie mięśnie. Wiadomo, można przez różne ułożenie ciała zaangażować bardziej, powiedzmy na przykład dwugłowe, czworogłowe uda, czyli przód, tył, nogi. Jednak jest to wysiłek całego ciała, bardzo fajnie pracuje nasz gorset mięśniowy przez to, że cały czas wchodzimy do góry, podnosimy nasze ciało. Nie trzeba się przed tym jakoś szczególnie rozgrzewać, wystarczy jedynie zacząć od wolniejszego tempa i potem już sobie próbować ciekawszych, bardziej wymagających rzeczy. Są to indoor walkingi trzeciej generacji. Jest to połączenie orbitreka i airbike'a bez użycia jakiegokolwiek prądu. Działa tu jedynie koło zamachowe i siła naszych mięśni. Są bardzo proste w obsłudze, jedynie przed zajęciami należy dostosować do uczestnika długość odsunięcia ramy oraz wysokość ułożenia rączek i odległość ich od naszego tułowia. Tutaj bardzo prostym sposobem zmieniamy i zwiększamy ciężar generowany przez maszynę i przez koło. Podczas zajęć zmieniamy intensywność, prędkość, siłę przełożenia. Wszystko to dostosowujemy do grającej muzyki oraz odbywającego się treningu. Czyli jeśli jest to trening dla osób zaawansowanych, te intensywności są inne niż dla osób, które ćwiczą pierwszy raz. Tutaj mamy maszyny wykorzystujące do treningu cardio naszą górę ciała. Tutaj mamy maszynę na zasadzie airbike'a, tutaj airfita. Bardzo fajne maszyny, bardzo przydatne dla osób, które miały już jakieś perypetie z kontuzjami kończyn dolnych, czy to biodro, kolano, staw skokowy, czy są w trakcie przechodzenia rehabilitacji tych kończyn. Dzięki tym maszynom będzie można świetnie przepompować krew przez nasze ciało, co oczywiście lepiej odżywi wszystkie tkanki, szybsza regeneracja. Oczywiście można też, maszyny są skierowane też dla osób nie ćwiczących ze względu na kontuzję, dla osób chcących zrobić świetny trening HIIT czy trening po prostu cardio. To jest siłownia, tu dużo osób już w dzisiejszych czasach przychodzi się tak naprawdę naprawić. Nie po to, żeby się spompować, żeby być wielkim, silnym, tylko po to, żeby poprawić rehabilitację odbywającą się, czy to manualnie u fizjoterapeuty, czy na zabiegach jakichś typu cryo, magnetronik czy laser. Tutaj mamy maszynę typu Boxmaster. Jest ona nieskierowana jedynie dla osób ćwiczących sporty walki. Każdy może tu przyjść. Zawsze trening polegający na uderzaniu będzie świetnym interwałem, świetnym treningiem wspomagającym utratę tkanki tłuszczowej albo po prostu poprawiającym naszą kondycję. Takich maszyn nie ma zbyt wiele w Polsce, jest to pewnego rodzaju nowość, więc zawsze polecamy spróbować. Nasza suwnica porusza się nie tylko w poziomie, ale i w pionie, więc mamy ten ruch bardziej zbliżony do naturalnego układu poruszania się.
znacznie bardziej angażujące mięśnie głębokie oraz mięśnie stabilizujące niż zwykła maszyna Smitha, w tym przez co jest zdecydowanie bardziej korzystne dla naszych stawów. Jedyną i niepowtarzalną, których nie ma na innych siłowniach w naszej okolicy, jest maszyna Nautilusa. Jest to maszyna pomagająca rozbudować mięśnie pleców, ale przez to, że maszyna znajduje się na takim wyciągu, nie jest to ruch tak bardzo izolowany jak na innych maszynach. Przez co ten ruch jest dla nas zdecydowanie bardziej korzystny i możemy dostosować go zdecydowanie bardziej niż na maszynach do naszego indywidualnego układu kostno-mięśniowego. W dzisiejszych czasach mamy XXI wiek. Nasza praca, nasze obowiązki domowe, nasze nawet zamiłowania sportowe, pozasiłowniane definiują to, jak rozwija się nasz organizm. Często rozwija się w niepożądanym dla nas kierunku, czyli zwyrodnienia stawów, otyłość, krzywizny kostne i tego typu urazy, przez co siłownia pomaga nam poprawić ogólny stan naszego zdrowia. Są tu trenerzy, którzy pomagają nam naprawić to, co sobie psuliśmy przez x lat naszego życia. Zanim przyjdziemy na siłownię, powinniśmy przede wszystkim ustalić sobie jakiś prosty, niezbyt odległy w czasie, ale jednak taki osiągalny dla nas cel. Czyli na przykład nie chcę zgubić 170 kg ważąc 300, tylko powiedzmy chcę 10% siebie, żeby znikło. Zawsze to takie cele realne, ale też takie, żeby były dla nas jakimś wyzwaniem, niezbyt proste. No i kiedy mamy już ten zdefiniowany cel, jest nam zdecydowanie łatwiej ćwiczyć na siłowni, już tu być, bo mamy do czego dążyć, niż po prostu przyjść, a przyjdę z koleżanką, może coś porobimy, pogadamy, przejdziemy się 10 minut w pobieżni, pójdziemy do domu. Zależy już od osoby, która trenuje. Jeśli jest osoba to trenująca stricte pod jakiś sport, wtedy ten trening może trwać dłużej. Chociaż osobiście nie radziłbym, żeby trening przekraczał łącznie 1,5 godziny. Nie tylko ćwiczymy, 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 a potem jedziemy do McDonalda, KFC czy innych bardzo smacznych rzeczy, tylko jednak zbilansowana, zdrowa dieta. Nie znaczy to od razu, że 7 posiłków dziennie, ryż, kurczak, warzywa. Można to zrobić zdecydowanie łatwiej i tak radzę zaczynać, ponieważ ludzie, którzy zaczynają i od razu rzucają się na dietę pudełkową, jestem robotem, nie potrzebuję, moje kubki smakowe nie potrzebują tego, zazwyczaj po około miesiącu, maksymalnie 2 miesiącach, nie dają już rady psychicznie, rzucają się na to jedzenie, organizm jest wygłodniały, więc bardzo łatwo wszystko wchłania. Najprościej stopniowo, małymi krokami wyeliminować na przykład cukry proste, nie słodząc na przykład herbaty. Potem powiedzmy wyeliminujmy słodycze albo ograniczmy je do jednego raza w tygodniu. Potem jak najmniej przetworzone produkty, ograniczmy spożycie alkoholu, co w naszym społeczeństwie jest bardzo rozwinięte. Małe kroki dadzą zdecydowanie w dłuższym czasie lepszy efekt niż od razu rzucanie się na głęboką wodę. Wiadomo, chyba że ktoś jest robotem. Względem picia wody powstało bardzo wiele mitów, które niestety w naszym społeczeństwie bardzo się utrwaliły. Nie ma jednej liczby litrów wody, którą człowiek powinien spożywać. Tak naprawdę powinniśmy cały dzień chodzić z buteleczką i co jakieś 15 minut brać z tego łyka wody, więc to już zależy od naszej osoby. Jeśli jest to bardzo intensywny trening, trening HIIT połączony z treningiem na dużych ciężarach, na bardzo złożonych ćwiczeniach wielostawowych, takich jak martwe ciągi, podrzuty, przysiady, wtedy nawet 2 litry wody to może nam braknąć podczas takiego treningu. Oczywiście dobrze by było około 40 minut przed treningiem wypić jakieś 0,5 litra, może troszkę mniej wody, taką dużą szklankę w celu nawodnienia naszych tkanek, żeby glikogen mięśniowy z tkanek mógł się przenieść, po prostu mógł być wygenerowany.